Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj opowiem Wam o super kablu, który pozwala na podłączenie komputera Commodore 128 do telewizora, zarówno w standardowym trybie 40-kolumnowym, jak i 80-kolumnowym trybie wysokiej rozdzielczości, standardowo przeznaczonym tylko dla specjalistycznych monitorów, a będzie to historia pełna grozy, suspensu i zawirowań, obiecuję. Ten film został stworzony z firmą PCBWay, dostawcą wszelkiego rodzaju usług związanych z projektowaniem i produkcją płytek PCB. Jeśli macie ochotę wyprodukować sobie jakąś płytkę, wejdźcie na ich stronę. Za samą rejestrację otrzymacie kupon wartości $5, a $5 to właśnie tyle, ile będzie Was kosztować wyprodukowanie 5 sztuk takiej podstawowej płytki PCB. Sprawdźcie tą ofertę, a my wracamy do tematu odcinka. Przyczynkiem do pojawienia się tego kabla i filmu z nim związanego są znowu dyskusje na tematy właśnie z nim związane na naszym Discordzie, do którego odwiedzenia serdecznie zapraszam. Bez przedłużania po prostu powiem, że niejaki Pinks takiego kabla zapragnął, a niejaki Jowisz postanowił go zaprojektować i wyprodukować. Że nie jest to prosta sprawa, wiadomo, a jej trudność wynika z tego, że musi kabelek taki spełniać sporo funkcji. Po pierwsze, musi pozwalać na podłączenie Commodore 128 poprzez złącze audio-wideo w postaci gniazda DIN w taki sam sposób, jak robimy to normalnym kablem, na przykład w Commodore 64. W gnieździe tym znajdziemy dokładnie dwa sygnały. No może sygnałów znajdziemy więcej, ale znajdziemy dwa formaty wideo. Composite Video oraz Super Video. To pierwsze przyjmie każdy praktyczny telewizor, to drugie, choć już nie zawsze obsługiwane, daje o wiele lepszą jakość. Tak dużą, że często gdy niezaznajomiona z S-Video osoba widzi sygnał, taki wychodzący właśnie z Commodore 64, potrafi się zapytać, czy może nie mamy zainstalowanego tutaj LumaFixa. To mimo wszystko prostsza część, trudniejszą jest sygnał właściwy tylko trybowi Commodore 128, sygnał wysokiej jakości i rozdzielczości, obsługujący profesjonalny 80-kolumnowy tryb tego komputera. Sygnał ten znajdziemy na złączu DB9, czyli podobnym do złącza joysticka. Sygnał ten przekazuje nam obraz w formacie, który posiada kilka nazw, ale chyba najbardziej właściwa to RGBI, czyli skrót pochodzący bezpośrednio od słów red, green, blue i intensivity, czyli czerwonego, zielonego, niebieskiego i intensywności. I właśnie cztery takie piny przekazujące w sposób cyfrowy informacje o kolorze danego piksela znajdziemy bezpośrednio w tym porcie. Tylko co tak właściwie to znaczy? Ano tyle, że na tych czterech pinach R, G, B oraz I w momencie, gdy na ekranie ma zapalić się dany piksel, znajdziemy informację zapisaną bitowo o danym kolorze, czyli o tym, czy dany piksel ma być czerwony, tak lub nie zielony, tak lub nie niebieski, tak lub nie i czy ma być intensywny, tak lub nie. Każdy, kto kojarzy choć ciut, jak powstają kolory, wie, że taką informację można zinterpretować w następujący sposób. Piksel, który ma być czerwony, nie ma być zielony i nie ma być niebieski, da nam piksel czerwony. Tak samo powstaną również kolory zielony i niebieski. Jeśli natomiast piksel okaże być się naraz czerwony i zielony, to będzie on tak naprawdę żółty. Zielony i niebieski to będzie cyjan, taki troszkę kolor lazurowy. Czerwony i niebieski to będzie magenta, czyli taki fioletowo-różowy. No i ostatnie dwa przypadki, jeśli piksel nie ma być żadnego koloru, ani R, ani G, ani B, to będzie czarny, a jeśli ma być wszystkich kolorów, ma być biały. Każdy widzi, że to znane naszemu pokoleniu z lekcji plastyki w podstawówce adytywne mieszanie kolorów. W RGBI mamy jeszcze czwarty sygnał, czwarty bit, bit intensywności, który możemy uznać za jasność koloru,
Bez jego załączenia będziemy mieć ciemny niebieski, z nim jasny niebieski, ciemny i jasny zielony i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj jednak jeszcze jedną, a raczej dwie zagadki. Jasny i ciemny czarny oraz jasny i ciemny biały, które zazwyczaj możemy utożsamiać z białym, czarnym oraz dwoma dodatkowymi odcieniami szarości. Normalnie sygnały te są bezpośrednio podłączane do specjalnych monitorów zwykłym kablem DB9, takim zazwyczaj 1:1. Czasami musimy usunąć jeden z tego kabla pin. No i na tym sprawa się kończy. Monitor wyświetla nam sam odpowiedni obraz. Chcecie wiedzieć, jak nazywa się taki typ monitorów? Ano, nazywa się on CGA. Ten skrót pewnie znacie z PC-ów i oznacza on Color Graphics Adapter. No tutaj szok i niedowierzanie, ale to fakt. Commodore 128 w trybie 80-kolumnowym działa w trybie CGA, choć tak naprawdę to karta CGA działa po prostu w trybie RGBI, zupełnie jak C128. Chociaż prawda jest taka, że gdy Commodore przygotowywał C128, to po prostu chciał, by w zastosowaniach biznesowych, czyli takich z wykorzystaniem trybu 80-kolumnowego, można było korzystać już z istniejących na rynku monitorów CGA. Tak czy owak, nie do wszystkich dociera to, że monitory Commodore kompatybilne z trybem RGBI, czyli takie do zastosowania z C128, to monitory z trybem CGA. I odwrotnie, że do monitorów PC-towych CGA można podłączyć Commodore 128. Jedyną różnicą w standardzie pomiędzy portem CGA a portem RGBI w C128 jest pin 7, który w CGA po prostu nie jest wykorzystywany, a w C128 znajdziemy tam dodatkowy sygnał monochromatyczny, czyli wideo w odcieniach szarości. Dlatego zaleca się, jeśli w kablu CGA mamy taki pin i chcemy podłączyć ten kabel do monitora PC-towego, usunąć ten pin. Dobra, poszedłem znowu w dygresję, wróćmy do kabelka Jowisza. Jowisza, który chciał, by pozwalał on na wykorzystanie wszystkiego, co C128 oferuje na obu swoich portach wideo i podłączenie go do telewizora. Wybór padł więc na złącze telewizyjne, które oferuje najwięcej, czyli na złącze SCART, zwane popularnie Euro złączem. Jego specyfikacja pozwala na podłączenie do tego portu zarówno sygnału Composite Video, sygnału Super Video, jak i sygnału RGB. Także super. Oczywiście ważne jest to, że jest to tylko specyfikacja portu. Dodatkowo sam telewizor musi umieć odbierać i wyświetlać na ekranie takie sygnały, ale możecie się zdziwić, jak wiele starych telewizorów daje sobie z tym radę, szczególnie z sygnałem S-Video i RGB na eurozłączu, no bo sygnał Composite potrafią wyświetlać praktycznie wszystkie. Można by więc powiedzieć, że to prosta sprawa. Wystarczy zrobić pudełko, które z jednej strony podłączymy do dwóch portów w C128, a w drugim do portu w telewizorze. No i damy kilka przełączników pozwalających na wygodną pracę. Jeden pozwalający na przełączanie się pomiędzy sygnałem z portu DIN a portu DB9 w C128 oraz dwóch dodatkowych pozwalających na przełączenie się pomiędzy sygnałami Composite Video i Super Video w porcie DIN i sygnałami RGB oraz monochromatycznym w DB9. Proste? No niestety nie do końca. Po pierwsze, ponieważ ilość pinów w złączu z kart jest ograniczona, to są one wykorzystywane raz w jeden, raz w inny sposób. I tak jest w trybie RGB. Dla niego trzeba przełączyć właśnie takie działanie. Robi się to podając napięcie od 1:3 V na 16 pinie złącza z kart. Wtedy telewizor wie, że ma przełączyć ten port w tryb RGB. Dodatkowo, jeśli na pinie 8 przyłożymy wysokie napięcie około 12 V, to część telewizorów przełączy się samo na wyświetlanie sygnału z portu SCART, bez wciskania czegokolwiek na pilocie. I tu pojawia się pewien problem. Musimy sobie takie napięcie znaleźć. Tak właściwie to chodzi tu o to pierwsze, bo to drugie jest opcjonalne. Tryb AV SCART można zawsze włączyć przełącznikiem z pilota.
Znalezienie takiego zasilania to prawdziwa bolączka. C128 możemy znaleźć na przykład 5V na portach magnetofonu, user porcie czy porcie joysticka. Można by je potem troszkę zmniejszyć i wykorzystać. Tylko co, będziemy dopinać do pudełka jeszcze jeden kabel? No bez przesady. Jowisz w swoim kablu wykorzystał tutaj taki nie do końca oficjalny myk Commodore 128. Otóż w większości komputerów Commodore 64, tych z sygnałem S-Video i Commodore 128 mamy w porcie AV na pinie 8 wyprowadzone 5V. Tylko że nie można tego w C128 uznać za pewnik. W instrukcjach zarówno do wersji klawiaturowej, jak i do wersji desktop nie ma o nim w ogóle mowy. Pin 8 oznaczony jest jako pin do niczego niepodłączony. No ale to napięcie jest. To napięcie tam jest. Troszkę nieoficjalnie, ale jest. Żal go więc nie wykorzystać. To napięcie należy zmniejszyć. Jowisz wykorzystał tu dzielnik pół na pół, dzielnik napięcia pół na pół, który powinien dać nam na końcu 2,5 V. Kiedy testowałem ten kabel w domu na moim telewizorze DU, wszystko było ok. Tryb RGB działał, ale niestety nie działał mi na mojej nagrywarce DVD, którą wykorzystuję do zamiany sygnału RGB na komponent do grabera, ale uznałem, że to wina nagrywarki. Gdy 2 tygodnie temu w stosunku do dzisiejszego nagrania pojechałem do muzeum nagrać film o tym kablu, doznałem szoku. Nie działał on na żadnym z 10 muzealnych telewizorów. Znaczy działał w trybie 40-kolumnowym, natomiast w trybie 80-kolumnowym sygnał był zawsze czarno-biały. Biegałem z C128 po całym muzeum i z godzinę to testowałem. Nigdzie mi nie poszło. Jowisz dodatkowo wkręcił mnie, że pewnie uszkodziłem jeden z przełączników, ten przełączający się pomiędzy RGB a sygnałem czarno-białym w złączu z kart, bo rzeczywiście wcześniej mi się ten przełącznik rozleciał. Dla pewności jeszcze go rozłożyłem i złożyłem w muzeum, spędzając tutaj kolejne pół godziny. Zmian jednak żadnych nie było. Kiedy przed północą wróciłem po ciężkim wieczorze do domu, sprawdziłem kabel na moim telewizorze, no i okazało się, że na moim telewizorze w domu znowu wszystko działa. Wtedy doszło do mnie, że działa tylko dlatego, że ten jeden mój telewizor nie zmienia trybu działania RGB, spoglądając na napięcie od 1 do 3 V na pinie 16 z kart, tylko ręcznie przełącza go guzikiem. Problemem okazał się dzielnik napięcia, w którym wykorzystane były rezystory po 1000 ohmów. Co prawda dzieliły one napięcie na 2,5 V, ale w samym telewizorze na tym pinie znajduje się rezystancja o wartości 75 ohm. Więc jak można policzyć z kalkulatora online dla dzielnika napięcia działającego pod obciążeniem, na tym oporze będziemy mieć nie 2,5, ale 0,3 V. To dużo za mało. Dlatego też po długich dyskusjach, czy zmienić dzielnik napięcia na przykład 2 razy po 160 ohm, czy pozbyć się go w ogóle i zastąpić jednym rezystorem, na którym odłoży się napięcie, i sprawdzeniu, czy nie przekroczymy ilości prądu, jaki można ciągnąć z tego portu. W C128 nie jest to w żaden sposób udokumentowane, ale można założyć, że lepiej nie przekraczać 100 mA. Zamontowałem w tym kabelku, w tej przejściówce, jeden rezystor o wartości 220 ohmów. Dla niego z komputera pobierane jest zaledwie 16 mA, a w telewizorze mamy napięcie na tym pinie, na wewnętrznej rezystancji około 1,27 V, czyli w sam raz. I rzeczywiście tak poprawiony kabel zaczął poprawnie działać, jak zresztą widzicie, nie tylko na telewizorach muzeum, jak i na przykład z moją nagrywarką DVD. Kończymy tutaj kolejną dygresję i wracamy do problemu numer 2. Cały czas mówiłem tutaj o sygnale RGB w telewizorze, ale na kablu z Commodore 128 nie mamy sygnału RGB, tylko RGBI. Ten drugi komputerowy, jak tłumaczyłem, rozkłada kolor na 4 bity R, G, B oraz I cyfrowo. To oznacza fizycznie, dla zera mamy na tych pinach napięcie 0,
a dla jedynki mamy napięcie 5 V. Ten pierwszy, telewizyjny RGB, działa inaczej. Tu mamy trzy analogowe wartości na trzech pinach RG oraz B. Możemy tam znaleźć napięcia od 0 V do około 0,7 V, przy czym 0,7 V oznacza najintensywniejszy kolor, można powiedzieć, że największą jasność danego koloru, a 0 V to jego brak, czyli maksymalną ciemność. Jak widzicie, musimy więc jakoś zmienić ten cyfrowy sygnał na jego analogowy odpowiednik. Najprościej można to zrobić, mówiąc kolokwialnie, sumując sygnały z użyciem rezystorów dla zmniejszenia napięcia. Tak też Jowisz zrobił. Pomiędzy pinami RGB w komputerze a pinami RGB w telewizorze wstawił 3 rezystory po 2000 Ohm. Aktywacja więc dowolnego sygnału w RG lub B spowoduje, że w telewizorze pojawi się sygnał o wartości około 0,18 V na danym pinie. Tym prostym sposobem mamy załatwione kolory ciemne, no ale co z jasnymi, czyli tymi, dla których aktywowany jest jeszcze sygnał I. Przy aktywacji tego sygnału dodaje się on również połączony przez rezystory 2 kΩ do wszystkich sygnałów RGB, dodając do każdego z nich około 0,18 V. Można więc powiedzieć, że załączenie pinu I, sygnału I, jest jak dodanie trochę białego koloru do koloru piksela. Całościowo w ten sposób możemy stworzyć barwy bez aktywności jasności: ciemną zieleń, ciemny czerwony, ciemny zielony, ciemny cyjan, ciemną marzentę i ciemny żółty, no oraz czarną czerń i ciemny biały, czyli szarość. Po aktywowaniu intensywności mamy natomiast odpowiedniki tych kolorów w jasnych wersjach oraz jasną czerń i jasną biel, czyli tutaj znowu szary i biel właściwą. No i tutaj pojawia się coś, co można nazwać wojnami kolorowymi. Bo co prawda Jowisz użył przy kolorach, jak i przy jasności takich samych rezystorów po 2 kΩ, notabene dość są to wysokie wartości, powodujące, że kabel ten nie daje bardzo jasnego koloru, jak zresztą tutaj widzicie, ale to akurat żaden problem, bo jasność można wyregulować na telewizorze. Ale nie jest konieczne zastosowanie takich samych wartości oporników. W zależności od różnych przesunięć wielkości rezystorów możemy mieć intensywniejsze, jaśniejsze kolory startowe i dodawać mniej lub więcej jasności później. Jowisz, jako niewątpliwy fan kolorów, dorzucił dodatkowo 6 regulowanych rezystorów, pozwalających na dodatkową, dokładną regulację kabelka od wartości od 0 do 220 Ohm. O ile w przypadku tych umiejscowionych przy liniach RGB sprawa jest prosta, bo każdy z nich wpływa tylko na jeden kolor, to umiejscowione pomiędzy linią intensywności i liniami RGB te drugie działają trochę inaczej, bo gdy kręcimy jednym, na przykład zmniejszając ilość prądu przepływającego pomiędzy linią intensywności a pinem czerwonym, to jednocześnie zwiększamy ilość prądu płynącego z linii intensywności do pinów niebieskiego i zielonego, bo opór na nich mamy w tym momencie relatywnie mniejszy. Przyznam się, że kiedy bawiłem się tymi pokrętłami na telewizorze CRT, to nie mogłem zauważyć na żywo żadnej różnicy. Po pierwsze dlatego, że na ekranie wszystko zmieniało się dosyć powoli, a po drugie sam efekt telewizora CRT powodował, że wszystkie kolory i tak mi się wydawały po prostu jasne. Jednak po zgraniu materiału z kamery widać ewidentnie, jak mocno zmieniają się kolory i ich jasności. Drugi raz bawiłem się tymi pokrętłami, nagrywając już obraz przez grabber, gdzie jasność była dużo mniejsza. Tam zmiany były bardziej widoczne. W sumie postarałem się tak ustawić kolorystykę, by po pierwsze żaden z kolorów nie wpływał na szarości, by były one szare, a po drugie, no żeby mi się te kolory podobały. Tutaj pojawiła się kolejna bitwa o kolor brązowy, czyli kolor żółty. W pierwszych monitorach CGA kolory są tworzone z prostego wzoru. Kolor ciemny daje nam 2/3 jasności piksela w danym oczywiście kolorze, a załączenie koloru jasnego
dodaje nam o 1/3 jasności więcej, czyli jasność 100%. Także kolory ciemne to kolory świecące się na 70%, a kolory jasne to kolory świecące się na 100%. W takim przypadku mieliśmy więc dwa odcienie żółtego, jasny i ciemny. Jednak w pewnym momencie, koło roku 83, w monitorach IBM-a zamiast takiej prostej zamiany zastosowano specjalne układy, które dla ciemnego koloru żółtego robiły różnicę. Składały go nie z powyższego wzoru, ale dodawały mały tweak. Zamiast dawać 2/3 koloru zielonego, dawały go troszkę mniej. Dzięki temu kolor ciemny żółty, pozbawiony odrobiny zieleni, wyglądał bardziej brązowo. Zmiana ta jednak długo jeszcze nie była ani standardem zawsze stosowanym przez producentów monitorów do PC, ani i ilość odjęcia tego koloru zielonego nie była jakoś z góry ustalona, chociaż mówi się, że po prostu było go około 1/3 mniej. Jednak z biegiem lat taka ubarwiona paleta stała się standardem w kartach EGA czy VGA dla palet 16-kolorowych udających palety CGA. Ja, jako zwolennik tezy, że kolor brązowy nie istnieje, a inne komputery 8-bitowe korzystające ze standardu CGA, takie jak na przykład ZX Spectrum, też go nie mają w swoich paletach, uważałem, że na pewno C128 też nie ma go w swojej palecie i że C128 używa koloru jasnego i ciemnego żółtego. Szczególnie, że raz, tak te kolory nazywa instrukcja obsługi do Commodore 128 i do Commodore 128D. Jasny i ciemny żółty. Dwa, że w demkach na C128 znalazłem informację, żeby nie używać kabli zamieniających żółty na brązowy. Fakt ten oczywiście przedstawiłem Jowiszowi, natomiast przeżyłem szok, podłączając komputer pod monitor Commodore 1084S oraz do monitora Philipsa, który jest również praktycznie monitorem Commodore 1084, ale D, i widząc na ekranie zamiast ciemnego koloru żółtego kolor brązowy. Możecie powiedzieć, że Jowisz stojący po brązowej stronie barykady wygrał. Mi się jednak wydaje, że nie do końca. Po prostu monitory 1084 to już lata 90., a C128 był opracowywany w pierwszej połowie lat 80., gdy duża część monitorów brązowego koloru po prostu nie miała. Wyrokuję więc, że skoro w instrukcji obsługi mamy dwa żółte kolory, to twórcy C128 właśnie w takie monitory celowali. Reasumując, obecny kabelek Jowisza świetnie sprawdzi się każdemu posiadaczowi Commodore 128 i choć sam autor pracuje nad wersją opartą już nie na rezystorach, ale na układach logicznych obsługującą brązowy kolor, to tutaj daje nam ten starszy kabelek możliwość bytowania z tą bardziej retro 16-kolorową paletą z dwoma żółtymi kolorami. Dodatkowo modułowość tego rozwiązania pozwala na spokojne przerobienie kabelka tak, by obsługiwał na przykład ZX Spectrum czy inne bardziej egzotyczne komputery, no już nie mówiąc po prostu o komputerach, PC-tach w standardzie CGA. Ja kabelek ten ślę dalej do Jerzego Jasonka do dalszych testów, no tylko ciekawe, kiedy biedny Pinks w końcu go otrzyma, chociaż to właśnie dla niego teoretycznie ten kabelek został stworzony. A Jowiszowi trzeba przyznać, że udało mu się stworzyć naprawdę spoko kabel i to na sucho. Nie wspominałem bowiem o tym, ale Jowisz nie ma w domu C128 i wszystko to, co tutaj widzicie, Jowisz po prostu stworzył z głowy. Także wow! To wszystko w tym filmiku. Serdecznie zapraszam Was do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTube. Już zapraszałem Was na naszego Discorda, ale zrobię to jeszcze raz. Także dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogramia.